Cześć! Dziś chciałabym Wam pokazać, jak wykonać podwójny kołnierzyk. Podwójny kołnierzyk wykonałam również w moim niebieskim swetrze. Przygotowuję właśnie plik, w którym będę opisywać, co krok po kroku wykonałam, robiąc ten sweter, więc jeśli nie chcecie tego przegapić, to koniecznie zajrzyjcie na mojego Instagrama miodzikart. Tam na pewno poinformuję, kiedy plik będzie już gotowy. To jest mój potencjalny kołnierzyk i teraz wywijam go do środka. I teraz będziemy przerabiać dwa odpowiadające sobie oczka razem, tak jak schodzi z drutu mi to oczko przednie. Więc tu jest moje oczko początkowe i tu z tyłu oczko początkowe odnajduję po tej nitce, od której zaczynaliśmy. Czyli ona jest tu, czyli moje oczko początkowe to będzie to oczko. Czyli wkuwam się w to moje oczko, następnie szukam tego oczka z tyłu, czyli to jest to oczko, też się w nie wkuwam i razem te oczka przerabiam na prawo. Kolejne oczko, wkuwam się tu w moje prawe oczko i tu szukam mojego odpowiednika, wkuwam się i przerabiam na prawo. Kolejne oczko to jest oczko lewe i tutaj muszę najpierw wkuć się w to oczko od tyłu, następnie w to oczko lewe i przerabiam na lewo. I kolejne oczko tak samo, oczko lewe, więc najpierw wkuwam się w to oczko z tyłu i przerabiam je razem na lewo. Teraz oczko prawe, więc wbijam się od pierwszego oczka z przodu. I tak wykonujemy do końca rzędu. I tak to wygląda. Jak widzicie, w bardzo prosty sposób możemy zrobić sobie podwójny kołnierzyk. To, co jest ważne i o czym musimy pamiętać, to żeby uważnie wybierać te oczka z tyłu, żeby nic nam się nie pomyliło i żeby nic nam się tutaj nie poskręcało. I to tyle na dziś. Serdecznie zapraszam Was do innych moich filmików oraz na mój Instagram. Dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie i widzimy się w następnym filmie.